Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Pogodajmy z człowiekiem, którego już znacie. Adam Abramowicz, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Adam Abramowicz, jak się spotykaliśmy ostatnio, byliśmy właśnie w gabinecie ministerialnym, piękne biało-czerwone flagi. Dzisiaj jesteś człowiekiem, który ze stanowiska zszedł po zakończonej, fantastycznej moim zdaniem kadencji, ale nie uciekasz od małego biznesu. No, spotykamy się na konferencji sektora MŚP, czyli branży odpadowej, więc walczę dalej, bo przedsiębiorcy stwierdzili, szkoda dorobku sześcioletniego, tego, cośmy wspólnie stworzyli. Jest nowy rzecznik, oczywiście będziemy wspomagać rzecznika i też wykorzystywać tą instytucję, którą stworzyłem, bo ona jest ważna i potrzebna, no ale trzeba zadziałać teraz trochę inaczej. Przedsiębiorcy się rozejrzeli i zobaczyli, że w tej chwili, kiedy te obietnice wyborcze padły, no, ważne. To właśnie moje pytanie, bo patrząc na listę 100 konkretów, z którymi Donald Tusk i jego ekipa szli do powładze, no można by stwierdzić, że przedsiębiorcy nic ważnego dzisiaj nie powinni oczekiwać. Czy rzecznik jest potrzebny, czy ty jesteś potrzebny, jak to wygląda? No, te 100 konkretów i kilka naprawdę konkretów skierowanych do przedsiębiorców, czyli przywrócenie składki ryczałtowej w kształcie sprzed Polskim Ładem, opłacanie zwolnień lekarskich od pierwszego dnia przez ZUS, a nie tak przez przedsiębiorców, czy kwota wolna 60 tysięcy, no poruszyła wyobraźnię naszego sektora, małych przedsiębiorców. Oni generalnie, przedsiębiorcy nie lubią chodzić na wybory, tak? Już od dawna mają taki stosunek do polityki, że to nic nie daje i tak dalej. A w momencie, kiedy dostali w 100 konkretach, 3 konkrety takie, jakie dostali, no to poszli i zagłosowali. Mamy choćby przykład branży beauty, którą pięknie Michał pociągnął do walki. Branża beauty dostała swój 8% VAT, a jak inne branże? Czy tu widzisz jakieś właśnie próbę pospolitego ruszenia, czy my się zbieramy, czy to jest tak, że każdy sobie? No ale to jest ten 8% VAT dla beauty, to jest jedyny konkret, który został wypełniony. A przypomnę jeszcze bardzo ważny konkret. Dobrowolny ZUS. Przecież to poruszyło tych malutkich, tak? Że będą mieli dobrowolny ZUS. No i okazuje się po tym roku, że z dobrowolnego ZUS-u... Zrobił się ZUS, z wakacji od ZUS-u. Tak? Jeden miesiąc i w wielkiej takiej biurokratycznej mitrędze z ograniczeniami dotyczącymi de minimis, tak? Nie wszyscy będą mogli to wykorzystać. Ze składki zdrowotnej zrobił się no w ogóle już jakaś komedia, bo teraz w Sejmie trwają prace, w przyszłym tygodniu Sejm będzie głosował nad projektem, który obniży składkę zdrowotną od 1 stycznia 2026, tak. Czyli za rok, no, tak, wiele firm w ogóle nie dotrwa, obniży w sposób taki, że nie wszyscy skorzystają, skorzysta tylko część, a jeszcze dla części będzie dorzucone obciążenia, no więc składka zdrowotna, a zwolnienia lekarskie. Byliśmy teraz już ja jako działacz związany z organizacją przedsiębiorców. Rada Przedsiębiorców się nazywa ta organizacja. Byliśmy na podkomisji, gdzie ministerstwo się tłumaczyło, co się dzieje z projektem opłacania zwolnień lekarskich od pierwszego dnia. No i pani dyrektor z rozbrajającą szczerością rozłożyła ręce i powiedziała, że nic się nie dzieje, bo nie ma decyzji politycznej. Ale ponadto, że te obietnice nie zostały spełnione, to jeszcze nad nami wiszą pomysły tej lewicowej części koalicji, która no, chce nam wprowadzić czterodniowy dzień pracy, chce dać panu inspektorowi możliwość wejścia do firmy i przekształcenia umowy B2B decyzją administracyjną w umowę o pracę. No, kuriozum całkowite i kilka innych takich pomysłów. No, ta płaca minimalna 55% od GUS-owskiej, która ta GUS-owska nie ma się nijak do rzeczywistej płacy minimalnej, bo nie uwzględnia firm zatrudniających poniżej 10 osób. Realna płaca minimalna to jest 20% tego, co podaje GUS. Jak się te 20% odejmie od tej minimalnej, no to ona prawie, że już sięga od średniej, przepraszam, to ona już prawie sięga minimalnej. I są rejony w Polsce, gdzie to spłaszczenie tych płac jest po prostu niesamowite. A poza tym się firmy tam zamykają, bo tam jest mało pieniędzy na rynku i ludzie wyjeżdżają do dużych miast. No i co jeszcze? ESG,
raportowanie ESG. Dzisiaj na konferencji był ten temat, które jeszcze firmy te małe mówią, no nas to nie obowiązuje, to na razie tylko duże spółki, no ale się okazuje, że te duże spółki współpracujące z tymi małymi będą wymuszać na tych małych także raportowanie. To są dodatkowe koszty, koszty energii. Dzisiaj, czy wczoraj premier powiedział, zdejmujemy ten maksymalny pułap dla MŚP, bo on jest niepotrzebny, bo w tej chwili koszty energii są niższe niż ten pułap. No w tej chwili są niższe, ale jak wejdzie TS2... Ale to o tym nikt nie mówi, bo oni nie mogą przed wyborami pozwolić sobie na jeszcze więcej problemów niż te, które już mają. I stąd naprawdę w naszym środowisku już zaczyna tak kiełkować myśl, no oni chcą nas zniszczyć. I to już nie patrzmy na rządy, czy tam na ich barwę i usytuowanie. Politycy chcą nas zniszczyć. MŚP nie jest tutaj dla rządzących grupą, o którą warto zabiegać. No to cóż, zostaną korporacje, zostaną duże firmy państwowe, tak? No, a nas nie będzie, albo będziemy ograniczeni. Stąd nawet dzisiaj na konferencji to też byłeś świadkiem, jakie są odgłosy. To niektórzy mówią, idziemy na Sejm, będziemy protestować. No, ale to jest tylko jedna forma. Druga mówi tak, że liczyli na to, że przy nowym rządzie będzie lepiej, a tymczasem mówią, że jest lepiej nie mówić. I część z nich mówi otwarcie. Nawet ja wczoraj wieczorem gdzieś tam przy kolacji miałem pytania, czy pomógłby Pan nam znaleźć klienta na naszą firmę. Bo ludzie, którzy 20 lat prowadzą jakiś biznes, 19, 23, mówią otwarcie, zdrowie już nie to, żeby się kopać z koniem, na rynku coraz trudniej, wielkie korporacje wchodzą w miejsca, w których wcześniej były organizacje, z którymi można się było dogadywać, ci się dogadywać nie chcą, a co więcej, urzędnicy dzisiaj, szczególnie w niektórych branżach, mają tak wysoki poziom uprawnień, że zakładają spółki miejskie, które funkcjonują kompletnie poza prawem, same sobie to prawo pisząc, i wyrzynają de facto konkurencję z otwartego rynku, wiedząc, że mają zawsze za plecami możliwość zadłużania tych wszystkich podmiotów, bo te pieniądze są i tak spłacane przez mieszkańców na przykład danego gminy, danego powiatu czy danego miasta. Jakie głosy do Ciebie docierają? No podobne. No tutaj jesteśmy na tej konferencji firm zajmujących się odpadami, zbierani i zagospodarowywaniem. No wprowadzono tak zwany in-house, gdzie gmina może sobie bez przetargu wyłonić swoją spółkę do właśnie odbioru i utylizacji odpadów, no, czyli eliminuje się rynek, tak? Czyli no, spółka, która ma monopol, no to ma też monopol na wyznaczanie ceny i jakości, no bo przecież nikt inny tutaj nie przyjdzie i nie wejdzie, więc to no, też dzisiaj, jest... Dzisiaj mieliśmy przykład, jedna z gmin w środkowej Polsce, cena wywozu takich odpadów dla przedsiębiorcy prywatnego i to nie Leszcza, tylko kogoś, kto ma ponad 20 lat ten biznes, cena jakby jego kosztów w granicach 320 zł, do przetargu chciał wyjść z ceną 350, żeby jakiś zysk mieć, żeby mieć zapas na wzrost kosztów energii i tak dalej. Okazuje się, że spółka właśnie tego podmiotu, który wydawał ten przetarg, stwierdziła, że będzie te odpady odbierała za 160. No i dla wyborców świetnie, pan burmistrz czy pan wójt będzie miał pewnie większe szanse, bo się tym może pochwalić. No tyle tylko, że jeśli brakuje tak ogromnej kwoty do ceny, która jest rynkową, to wiadomo, że te pieniądze będą po prostu dokładane do tych zakładów i ma to być zabawa w folwark prywatny polityków na pieniądzach publicznych. Tak to trzeba chyba traktować. I to jeszcze paradoksalnie, ten przedsiębiorca, jak mieszka w tej gminie, to on sfinansuje swoją opłatą tą nierynkową cenę. Ale w Warszawie też tak było w spółce miejskiej i ta spółka narobiła takich długów, no, że teraz jest duży z tym kłopot, więc to nie jest tak, że samorządowcy mogą sobie tak dokładać z tego budżetu, bo na końcu te pieniądze się skończą i wtedy wszyscy mieszkańcy poczują, co to znaczy eliminowanie rynku w usługach, no bo tak to mniej więcej wygląda. Jak mnie życie uczy i te, mam 40 lat, jak żyję w Polsce, myślę, że taka spółka samorządowa, jak będzie już całkowicie na dechach, to zostanie szybką decyzją Rady Miasta sprzedana wielkiej zagranicznej korporacji, żeby jeszcze na finiszu, na tym dorzynaniu tego trupka jeszcze ludzie mogli zarobić. A najsmutniejsze jest to, że tu nikt nie ponosi odpowiedzialności, że nie, jest to bezkarność pewna. No tak, tak może być oczywiście, ale to przynajmniej jest walka podczas przetargu, tak? To więc jest spółka samorządowa, są spółki prywatne, dobrze, no spółka samorządowa daje cenę niższą niż koszty. Nie powinno tak być, no ale to prędzej czy później się zakończy. Ale teraz oni mają inny jeszcze instrument, że uchwalają sobie ten in-house,
Czyli w ogóle nie ma przetargu. No tak. I wtedy już ta cena oczywiście nie jest niska, tylko jest bardzo wysoka, no bo nie ma konkurencji. No i biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje teraz, no, przedsiębiorcy się łapią za głowę, niektórzy szukają rozwiązania, żeby sprzedać, niektórzy muszą zamykać, bo są zadłużeni, niektórzy myślą, co to będzie dalej. A dlaczego tak się dzieje? Bo nie wypracowaliśmy sobie przez te lata od 89 roku takiej świadomości grupowej, jeśli chodzi o MŚP. Zawsze byliśmy rozgrywani, zawsze byliśmy dzieleni, zawsze w wyborach głosowaliśmy jak społeczeństwo, tak mi kiedyś powiedział lider dużej partii, kiedy byłem posłem. No, spokojnie, mamy dużo innych problemów, załatwimy te grupy, górnicy, nauczyciele, pielęgniarki, to my wrócimy do was, do MŚP, a wy i tak zagłosujecie tak jak społeczeństwo. I taka jest prawda, bo gdyby politycy raz się dowiedzieli, że jednak ta grupa dba o swoje własne interesy, no to może by zmienili swoje nastawienie. Dlatego też my mówimy dość w tej chwili, no i próbujemy, pewnie miejmy nadzieję, że nie za późno, tak? Próbujemy teraz skonsolidować to środowisko w takim projekcie Rada Przedsiębiorców. Za sekundę, bo w projekcie chcecie trochę bardziej język pociągnąć, natomiast zostałbym na moment przy tym pomyśle. Przedsiębiorcy, jak mówisz, że głosują tak jak społeczeństwo. Po 8 latach PiS-u wszyscy widzieliśmy, co się dzieje, jeśli chodzi o absolutny hardcore zachowania tych ludzi, którzy byli przy władzy. Masa tematów od stricte no, finansowych, związanych choćby z wyborami kopertowymi, z pieniędzmi wydanymi na największy samolot, który przywoził maski, które się do niczego nie nadają, instruktorzy narciarstwa, cały ten bałagan, odkładam to na bok, ale ludziom się wydawało, że jeżeli wezmą do władzy partię, która mówi wprost, że wywodzi się właśnie ze środowiska biznesowego, w tych 100 konkretach mieliśmy jakieś zapisy i tak dalej, nagle się pojawia informacja, że okej, ci może zrobią nam lepiej. Nie zrobili. To już jest któraś z kolei zmiana władzy, kiedy przedsiębiorcy, głosując tak jak społeczeństwo, nie dostają tego, co jest im potrzebne. No i pytanie moje brzmi, czy jest szansa, albo czy jest sens się w ogóle właśnie gromadzić i łączyć, bo tak naprawdę nas jest strasznie łatwo podzielić. No, oczywiście bardzo łatwo podzielić i to jest tak, że nie patrzymy na swój interes ekonomiczny, tylko na historię, kto skąd się wywodzi, ktoś tam miał ojca w PZPR-ze, czy w Milicji Obywatelskiej, drugi miał w Solidarności, trzeci ma skądś tam i potem... dziadka w Wehrmachcie, tej historii jest cała masa. No tak, ale wtedy właśnie się zamykają te klapki na oczach i nie dbasz o swój interes, swojej rodziny, swojej firmy, patrzysz, co oni robią, no obiecują, nie wykonują. Tylko idziesz, no bo te dwie grupy, które są obecnie, tak, podgrzewają tak atmosferę, że to się robi mecz. Jesteś albo za, albo przeciw. No i ten efekt widzimy cały czas. Myślę, że tak samo będzie teraz przy wyborach prezydenckich, tak? Że będzie podgrzanie tego do maksymalnej temperatury, no i potem nie masz wyboru, no bo jak nie pójdziesz, to i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest ciekawe, że ta jedna obietnica, składka zdrowotna, była kilkukrotnie wykorzystana do propagandy wyborów. No, pierwsza to w kampanii, później były wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. I 21 marca dwóch ministrów tego rządu, minister Domański, minister finansów przecież, prawda, i minister Leszczyna, minister zdrowia, wyszli na konferencję prasową tuż przed wyborami samorządowymi i powiedzieli, słuchajcie, wypełniamy obietnicę, którą wam żeśmy dali. I to brzmiało mniej więcej tak. Ponad 90% przedsiębiorców od 1 stycznia 2025, czyli już za ile tam, za niecałe półtora miesiąca, byśmy wszyscy, te 90% zapłaciłoby ryczałtową składkę 315 zł. Te niecałe 10% nie skorzystałoby aż tak, ale też by tam były pewne poprawki. Oczywiście można to było poprawić i objąć jak najszerszą liczbę osób. No i co wtedy nam mówili? Pytają się dziennikarze, a pieniądze w budżecie są? No, oczywiście, że są. Ja jestem ministrem finansów. Wiem, co mówię. Wiem, co mówię. No, żeśmy tu zabezpieczyli, będzie to działało. No, a pytają się, a co z Narodowym Funduszem Zdrowia? No, a minister zdrowia mówi, no ciężkie rozmowy były z ministrem finansów, bardzo ciężkie, ale dogadaliśmy się, tak?
No i oczywiście wybory mijają samorządowe, europejskie i zaczyna się młyn wokół tego tematu. Polska 2050 jakieś rzuca swoje pomysły zamiast poprzeć ten dobry projekt, tak powiedzieć, dobra, my jesteśmy za. Tu oczywiście pytanie, czy tak nie było układane. No tak wygląda, że to chyba chodziło o to, żeby właśnie tak bić pianę, żeby się, my się już wszyscy nie zorientowali, o co chodzi. Lewica była przeciwko, potem się okazało, że już tych pieniędzy nie ma w budżecie, a jeszcze był taki argument, że większości w Sejmie nie ma, bo Lewica nie chce poprzeć, nie? No więc ja mówię, no jak nie ma, skoro Jarosław Kaczyński bodajże w lutym na jakimś spotkaniu wyborczym na pytanie przedsiębiorcy, no co żeście zrobili z tą składką zdrowotną, to odpowiedział, no przepraszamy, zrobiliśmy błąd. Nie najlepiej poszło. Tak, i co powiedział? Jak wrócimy do władzy, to przywrócimy to, co było. Czyli jak się popatrzy na skład Sejmu, no to sama Lewica by tylko została do tego, żeby być protestować. W zdecydowanej większości by to przeszło. Więc te wszystkie argumenty są po prostu niepoważne. No jak nie ma pieniędzy, skoro minister finansów mówił, że są? Tak? Jak nie ma pieniędzy do nowego funduszu, skoro wtedy minister zdrowia mówiła, że się dogadali? Tak? No jak nie ma większości, jak tu jest ogromna większość? No i wymyślono teraz też po naszych protestach, bo mieliśmy pikietę pod Sejmem w dniu, kiedy miała być Komisja Gospodarki, która miała jakby przyklepać projekt zwolnienia ze składki zdrowotnej sprzedaży środków trwałych. Mm-hmm. I to koniec miało być. To miało być wypełnienie tej obietnicy wyborczej dwukrotnie ponawianej. No myśmy tam zaczęli bardzo mocno protestować, pikieta była, w mediach się to wszystko pokazało. No to zdjęli tą Komisję Zdrowia z programu. No i odczekali tam tydzień, no i teraz wymyślili taki oto sposób zamydlenia na moczu. No nie wiem, kto się da na to nabrać, no ale taki sposób sobie wymyślili. Czyli pozostawiają te zwolnienie z sprzedaży środków trwałych, obniżają minimalną składkę o 100 zł. Oczywiście to jest dobrze, jak ktoś nie ma pieniędzy, ma straty, że będzie płacił mniej, tak? No to, że ze środków trwałych zwolniają, też dobrze, no ale to nie wyczerpuje tej obietnicy. No i co mówią? W 2026 teraz będą nam obiecywali, że wprowadzą nam tutaj ryczałt, który też nie obejmie, nie będzie dla wszystkich, będzie w części, będzie znowu biurokracja, część będzie liczyła sobie znowu te deklaracje miesięczne, roczne, składała, nadpłacała, czekała na zwroty. No przecież politycy, którzy obecnie dzisiaj rządzą, mówili polski nieład. Wprowadziliście polski nieład i mieli rację. No bo rzeczywiście. No i cały nieład zostaje. Ale myślę, że to jest taka strategia od lat, że przepisy idiotyczne wprowadzane przez jednych, przez tych drugich są natychmiast wykorzystywane, żeby się na nich wygodnie siedziało. Bo to wszystko jest cały czas o rzeczy, o których my mówiliśmy i za pierwszym naszym spotkaniem i teraz, one mają ten sam efekt, że pieniądze od ludzi idą do państwa o nimi dysponuje. No i pytanie teraz do ciebie, tak, rozmawialiśmy o tym, że mówisz, że mała grupa ludzi się tego sprzeciwi, że będziemy głosowali tak jak zwykła reszta społeczeństwa. Ja dzisiaj widzę temat, który mnie bardzo akurat rusza, kwestię losu Powodzian. Mówi się otwarcie, Powodzianie to zaledwie tam 7 powiatów. Wszyscy mają to w nosie, no bo w ogólnym rozrachunku, w ogólnej liczbie głosujących, ani w tych wyborach prezydenckich, ani nawet w wyborach do parlamentu, czy później do samorządów, to nie będzie miało wagi. Przecież przedsiębiorców jest znacznie więcej niż 7 powiatów. Przecież przedsiębiorców to ile? 2,5 miliona firm? Nawet nasi pracownicy traktują siebie jako pracowników, czy jaką tą resztę społeczeństwa, to samych ludzi związanych z prowadzeniem tych małych, średnich firm jest do diabła i trochę. Jesteśmy ogromnie ważną grupą, która gdyby się skonsolidowała, to by naprawdę dyktowała warunki, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Moglibyśmy blokować wszystkie głupie pomysły, moglibyśmy wprowadzać rozwiązania, które dawałyby impuls do rozwoju gospodarczego. No ale nie jesteśmy zintegrowani. Tu jest cały problem. Nie jesteśmy zintegrowani, nie wierzymy w to, że coś się da zrobić, bo to też ciągle, to i tak będzie tak, jak ci politycy sobie wymyślili. A przecież to jest nieprawda. No, każdy, kto wie, jak działa ustrój demokratyczny, to wie, że to zupełnie jest inaczej. Mieliśmy tego dowód choćby w czasach C19, gdzie dwa najbardziej szkodliwe pomysły związane z nakazem tych zabiegów w ramionko i przymusem związanym z pewnymi grupami zawodowymi
obydwa te przepisy zostały zablokowane tylko przez opór w internecie. Nic innego nie było potrzebne. No to pytanie do Ciebie. Ale mieliśmy też piątkę dla zwierząt. Tak. I gdyby nie rolnicy, którzy nie wyjechali z gnojówką, jeździli po sesję posłów PiSu i wylewali tam tą gnojówkę. To ten temat by przeszedł. No oczywiście, żeby przeszedł, tak? Ale z tego, co już swoją drogą, bo miałem okazję ostatnio spotkać się z panem Ardanowskim, okazuje się, że ten pomysł piątki dla zwierząt wraca tylko pod nową nazwą. I będzie dalej procesowany, to jest ta cała ustawa, jak to było, łańcuchowa bodajże, tak? Więc jest to dokładnie ten sam... Ale to już ci nowi idea. Teraz będą, tak? Tak. Ten sam, licząc na poparcie PiSu, tak. Który to wprowadził. No więc jakby patrzę na to znowu. Masz w tej chwili nową rolę, no bo dzisiaj rozmawiamy z panem Adamem Abramowiczem, czyli prezesem w tej chwili organizacji pracodawców Rada Przedsiębiorców. To jest kolejna organizacja. Mamy wielkie, takie jak Lewiatan, takie jak Business Center Club i tak dalej. Mamy te mniejsze, branżowe, mniejsze, które działają w konkretnej działce. Jaką ty widzisz rolę dla tego projektu? No bo skoro jest ich tak wiele, to podjadła kolejna. No, branżowe się zajmują problemami branżowymi i robią to niektóre bardzo skutecznie. Tu akurat można pochwalić kilka środowisk, że się zintegrowały, ale oni mają taką ideę bliższą, koszula bliższa ciału, tak? No bo to jest problem, który już dotyka tutaj ich rozwiązań. Tak? Nie wszystkich, tylko akurat ich. Przykłady proste. Ja mam kilku klientów z branży paliwowej. Oni mają swoją izbę paliw płynnych. Tak jest. Bardzo dobrze działająca izba. Mamy też ludzi właśnie związanych ze środowiskiem Michała, czyli ludzie związani właśnie z branżą beauty. No, spotykamy się przy okazji spotkania ludzi zajmujących się śmieciami, recyklingiem. Izba branży komunalnej. Dokładnie. Całą tymi usługami komunalnymi. Takich organizacji branżowych jest trochę więcej. I one mi bardzo przypominają model niemiecki. Jak zakładałem działalność swoją w Niemczech, żeby stamtąd robić import, jest łatwiej niemieckiej firmie importować z Niemiec niż polskiej. Okazało się, że zaraz po rejestracji tego mojego biznesu dostałem propozycję nie do odrzucenia, że muszę zarejestrować się w jednej z organizacji przedsiębiorców albo w wersji pionowej, to znaczy w mojej branży, albo w wersji powiedzmy poziomej, jakbyśmy to rozpisywali na jakiejś macierzy, czy organizacji lokalnej, która akurat Aachen, okolice zrzesza, albo w jednej, albo w drugiej, albo w branżówce, albo w lokalnej organizacji muszę występować jako firma, żeby mieć ochronę, żeby być właśnie ustawionym w mocniejszej grupie do zabiegów i do pomysłów różnych władców, w tym wypadku urzędników. No bo tam jest powszechny samorząd gospodarczy, zupełnie inaczej niż u nas. U nas jest tych organizacji bardzo dużo. No i mówiliśmy o branżowych, które w niektórych przypadkach bardzo dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o te interesy branży, ale te ogólnopolskie, bo zapytałeś, po co jeszcze kolejna, tak, bo my jesteśmy ogólnopolska organizacja, tak? No i tu jest dowód na to, że jesteśmy potrzebni, to jest ta składka zdrowotna. Gdyby po marcu, kiedy po tym konferencji prasowej i po tych wyborach i braku jakiejkolwiek dalszego procedowania tych zasad, które nam ogłosił minister finansów i minister zdrowia, te organizacje duże, właśnie Lewiatan, BCC, tak, pracodawcy RP, PTG już teraz jest też i ZPP, nie? No jest ich tam trochę w tej Radzie Dialogu Społecznego, gdyby oni się skrzyknęły i powiedziały tak, kochany rządzie, obiecali UŚ w kampanii wyborczej, potwierdziłeś to teraz na konferencji oficjalnie. Już z ludźmi, którzy są na stanowiskach, na których mają decyzyjność. I z ludźmi, którzy już policzyli skutki i zabezpieczyli środki. Oczekujemy, że to spełnicie, bo inaczej my wezwiemy swoich członków do nieposłuszeństwa, powiemy, no to co to w ogóle jest. Ja nawet sam wzywałem na Platformie X kilkukrotnie te organizacje. My jako młoda organizacja dołączymy się do tego. Zróbmy to. Rząd by dzisiaj grzecznie to wykonał. Ale nie, żadna organizacja się nie wychyliła. Ja mam takie podejrzenia, no może to nie jest prawda, może krzywdzę te organizacje, ale w każdej z nich są spółki Skarbu Państwa. Być może ten fakt jakby osłabia wolę zadziałania tak wprost przeciwko, znaczy może nawet nie przeciwko rządowi, bo my, tak samo jak my nie będziemy organizacją polityczną, my nie będziemy działać przeciwko rządowi. My będziemy działali w interesie przedsiębiorców. Czy to jest ten rząd, czy to będzie inny rząd i tak dalej. No, ale spółek Skarbu Państwa nie przewidujemy w swoim składzie. A nawet gdyby jakaś się trafiła, to od razu im powiemy, nie, my się kierujemy interesem
MŚP. I stąd jesteśmy potrzebni, że w tej chwili nie ma takiej autentycznej organizacji. My byliśmy pod Sejmem z pikietą. Nikt się nawet w mediach nie odezwał na ten temat, tylko jedyną organizacją byliśmy my. Jak trwają na przykład prace w Sejmie dotyczące ZUS-u dla małych firm, to tam psa z kulawą nogą nie zobaczysz z tamtych organizacji. No bo po co? One reprezentują te firmy większe, a to są generalnie spółki, a spółki co? Spółkę obchodzi jakiś ZUS, tak? Zresztą tak żeśmy próbowali zbierać te podpisy pod naszym obywatelskim projektem, to tak samo wzruszali ramionami te duże organizacje, żadna się nie włączyła do tego zbierania, dlatego że jest teraz chyba jeszcze ostatni moment na to, żeby taką organizację powołać ogólnopolską, autentyczną, skierowaną do MŚP i to właśnie w tej chwili robimy. Okej, czyli możemy liczyć na to, że jeżeli nie zarządy, powiedzmy, tych wielkich firm, czy ludzie, którzy tam decydują, to po prostu dotrzemy do ludzi, którzy są członkami tych poszczególnych organizacji, w jaki sposób można ich będzie zebrać. Tak, dlatego tutaj nawet jakaś firma jest w innej organizacji, to nie przeszkadza, żeby była w naszej organizacji. Zresztą w Radzie Przedsiębiorców są też organizacje przedsiębiorców. My chcemy współpracować ze wszystkimi. Kto tylko chce zatrzymać to szaleństwo, które idzie od polityki, w sensie takim jak ten 4-dniowy tydzień pracy, czy te inne szalone pomysły z płacą minimalną 55% czy inspekcjami pracy, które mają wchodzić do nas jak do, nie wiem, nawet sobie teraz inspekcja pracy zażyczyła zmiany ustawy Prawo Przedsiębiorców, bo oni nie chcą nawet tego zgłaszać, bo to trzeba zgłosić i tak dalej. Gdzie? No to on będzie drzwi kopem wyważał, wchodził i mówił, no co, kto, co, o co tu chodzi? B2B? Nie, to od dzisiaj jest umowa o pracę i tak dalej. Chcemy się przed tym bronić i przede wszystkim też stworzyć taką siłę, żeby politycy zaczęli się z nami liczyć. Jak wiesz, Radku, politycy się liczą tylko i wyłącznie z siłą. Tak, tam nie ma trzeciej drogi. Nawet w trzeciej drodze nie ma trzeciej drogi, także tu jest bezdyskusyjnie. A powiedz mi tak, bo mamy w tej chwili sporych organizacji właśnie mniejszych. Wy również jakby na dzień dzisiejszy zaczynacie jako Rada Przedsiębiorców z tego poziomu właśnie organizacji, która dopiero się rozpędza. Ja widzę bardzo małe zainteresowanie właśnie organizacji pozarządowych i tych branżowych, i tych, które siedzą szerzej jakby na tej grupie powiedzmy przedsiębiorców, tematami właśnie pilnowania tego, co się dzieje w prawie. Ile razy spotykam się z ludźmi, którzy mnie oglądają, którzy wiedzą doskonale, że ja przecież te prawie 30 lat z biznesem pracuję, mówią, panie Radku, skąd ja mam wiedzieć, że za 3 tygodnie będzie negocjowana, czy będzie głosowana już nawet jakaś ustawa, która mi za chwilę, za nie wiem, za rok, za półtorej, jak to wejdzie w życie, zabije biznes. Skąd my mamy takie informacje mieć? Czy ty również jako Rada Przedsiębiorców będziesz brał udział na przykład w tych programach, które dzisiaj Ministerstwo Finansów, czy jakiekolwiek inne ministerstwa mają otwarte, takie jak choćby jakieś tam negocjacje, które dotyczyły KSeF-u. Przecież KSeF-em zajmowałeś się bardzo mocno. Tak. Dotyczące limitu VAT, dotyczące choćby właśnie składki zdrowotnej, tych wszystkich przepisów dotyczących ZUS-u, dotyczących innych spraw? My jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje w Sejmie i w Senacie, bo my wiemy, że to tam się decydują późniejsze losy naszych firm. Nasi członkowie dostają na bieżąco, codziennie raport, co się dzieje w Sejmie, w Senacie, gdzie idziemy, co próbujemy zrobić. Problemy branżowe też są konsultowane, no bo jeżeli coś się dzieje, to wrzucają do nas. Razem z prawnikami branżowymi też próbujemy oddziaływać. To jest tak też dobrze, bo zawsze jak jest branżówka, no to niektórzy mówią, oni walczą o swoje branżowe interesy. Nie, ale to taki jest, żeby nie zrobić, nie? No, że na przykład oni tam o swoje pieniądze walczą, ale społecznie to zupełnie inaczej wygląda, nawet jeśli chodzi o inne przedsiębiorstwa. Wtedy my wchodzimy i mówimy, ale my jesteśmy ogólnopolską organizacją przedsiębiorców i my chcemy, żeby był wolny rynek, bo my wierzymy w to, że wolny rynek da konsumentowi najlepszą jakość towarów w możliwie najniższej cenie. Nie ma innego rozwiązania. Wszystkie te regulacje, które cały czas nam teraz próbują włożyć, doprowadzą do tego, że konsumenci zapłacą więcej za gorszą jakość produktu. To tak działa. Jak ktoś ma wątpliwości, niech spojrzy na rachunki swoje, choćby za energię. Prąd ten sam, w tym samym gniazdku, w tym samym mieszkaniu, z tym samym podłączonym telefonem, nie wiem, telewizorem czy komputerem, a rachunek wyższy o 30-40% niż był zaledwie 2-3 lata temu. No. Patrzymy, jakby tak patrząc na to, co się dzieje w tej chwili. No, ty dzisiaj już jesteś po tej stronie, nazwijmy to, po tej stronie właśnie biznesowej.
Twoja następczyni jest nowym rzecznikiem. Ja będę miał okazję w poniedziałek uczestniczyć w pierwszej konferencji, którą organizuję. I tak patrzę na to, bo ogromną pracę, którą wykonałeś ty, twój zespół oczywiście, to jest cała ta praca związana już z taką konkretną obroną przedsiębiorców. No dzisiaj jako organizacja prywatna tak naprawdę, założona przez właśnie swoich tam fundatorów, czy w tym wypadku przez udziałowców, czy ludzi, którzy budują tą organizację od spodu, no twoje możliwości są zupełnie inne. Czy ty planujesz wykorzystywać tą ścieżkę zbudowaną przez twój zespół przez całe te lata do tego, żeby walczyć o przedsiębiorców? Jak to widzisz? No jak najbardziej. No oprócz tego, że będziemy aktywni w Sejmie, w Senacie, na komisjach, w rozmowach z posłami, z senatorami, w mediach też, bo to ważne jest, żeby w odpowiednim momencie media zaalarmowały, że coś się dzieje, a nie po cichu tam w kuluarach się załatwia sprawy. Więc, bo też pamiętajmy o lobbystach, tak, którzy tam... Oni nie mają wakacji. Nie, i oni sobie radzą i oni nie muszą mieć organizacji, tak? Oni wiedzą, gdzie nacisnąć, co i finansowania mają dosyć, dosyć mocne. To oczywiście też zachęcam wszystkich przedsiębiorców do korzystania z usług rzecznika MŚP, bo ta instytucja jest zbudowana, ona stoi na twardych podstawach. Nowa pani rzecznik współpracowała ze mną, bo była dyrektorem oddziału w Gdańsku, więc to budowała ze mną ten urząd i przechodziła, no razem żeśmy to wszystko robili. Więc jestem pewny, że te rzeczy interwencyjne, które wy zgłosicie, bo macie problem tak, z urzędnikami, że to będzie doskonale robione. No i też liczymy na to, że w tych kwestiach rozwiązań legislacyjnych będziemy mieli wsparcie. Co ciekawe, wczoraj minister Paszyk na Platformie X powiedział, że go nie zadowalają te rozwiązania ze składką zdrowotną. I obiecuję, że będzie walczył o ryczałt. I co mu odpowiedziałem? Panie ministrze, Rada Przedsiębiorców stoi za panem, służymy panu pomocą, jedziemy, żeby to wszystko zmienić na obiecany ryczałt. Więc no, to nie jest tak, że tam też jest wszystko jednorodne. Trzeba wzmacniać tych polityków, którzy chcą dobrze dla naszego sektora, chcą, nie chcą przeszkadzać, są przeciwko regulacjom, są deregulacją. Minister Paszyk na przykład pakiet deregulacyjny przygotował, znaczy wcześniej minister Hetman, tak? A teraz minister Paszyk. No i co z tym pakietem? No, już się zamyka pierwszy. Mówi o no, ale, gdzie, no, no, ale kiedy? On już powinien być na wiosnę. Tak. No i on sobie leży, no bo przecież no, po co to deregulować? No, lepiej... Już poszła informacja, że budują następny, bo pierwszy już jest zamknięty i tak dalej, będzie budowany drugi pakiet deregulacyjny. No ale zamknęli go w szafie na razie. No to nie. Trzeba zdementować pogłoski, żeby nie było. Pan marszałek rotacyjny obiecał, że zamrażarki nie będzie, więc nie ma zamrażarki, jest szafa. No tak. Więc oni niech go nie zamykają, tylko niech go otworzą. I tu też minister Paszyk i wszyscy politycy, którzy chcą tego, mają w nas wsparcie. Będziemy o tym głośno mówić i krzyczeć. Właśnie był też z nami na konferencji wicerzecznik, który mówił o tym pakiecie, bo on go jeszcze przygotowywał jako taki szef zespołu do spraw deregulacji. A więc takich ludzi, którzy są zwolennikami wolnego rynku, wolności gospodarczej, działalności tych małych firm, które tworzą nam naprawdę dochód narodowy, w sposób niepowtarzalny i nie do zastąpienia. Nie zastąpicie tych Januszeksów, jak wy mówicie, tymi korporacjami i firmami z kapitałem spółek Skarbu Państwa. Nie zastąpicie. Będziecie mieli gorszą jakość wszystkiego. Tak to tak mówię do tych, co to tak plują w tym internecie, ten Januszeks i Grażyneks, tak? Z Januszeksa wygląda rzeczywistość. Wejdźcie dzisiaj do dowolnego McDonalda na świecie. Wszędzie są te same działania. Ludzi jest o połowę mniej. Wszędzie są automaty, sam sobie musisz naklikać swój rachunek. Tak wygląda przyszłość. Nie da się dzisiaj odejść z pracy z Januszeksu i pójść do Maka. Bo w Maku już nikt nie potrzebuje ludzi. Potrzebni są ci tam z tyłu w kuchni, a z tego co pamiętam, McDonald's chyba już i któraś jeszcze z tych sieci już w tej chwili testują roboty, które będą robiły idealnie powtarzalną taką samą bułę z tym psem w środku, w pełni zarobotyzowanym. Człowiek będzie potrzebny tylko, żeby napełnić te magazynki, żeby napełnić jakieś tam urządzenia do dozowania. Także świat się zmienia, jeżeli nie zadbamy o maluchów, to za chwilę nie będzie gdzie pracować, bo korporacje będą też zmniejszały stany. Zobacz dzisiaj na rynek amerykański, ogromny problem z biurami, szczególnie biurami o dużej powierzchni.
ci ludzie nie są już dzisiaj potrzebni, więc pilnujmy się, bo mały biznes za chwilę będzie najważniejszym pracodawcą nawet dla nas. No tak, ale my mamy naprawdę dobry model gospodarczy po 89 roku. Są duże korporacje, są spółki Skarbu Państwa, no, tak, żeby było ich najmniej, były tylko w strategicznych tych dziedzinach, a nie sieć hoteli, które ma państwo, no to już jest jakiś absurd całkowity. Ale PiS to utrzymywał, a co, Platforma to zlikwidowała? No skąd? No, przecież hotele muszą być państwowe, no bo przecież no jak inaczej, tak? I tam inne takie firmy. Ale jaki żeśmy skok wykonali w tej strukturze właśnie gospodarczej od 89 roku? Ogromny skok, tak? Dzięki właśnie tej energii tych małych i średnich firm. Dlatego wszystkich, którzy będą chcieć bronić wolności gospodarczej, my będziemy wspierali. Czy on będzie z PiS-u, czy on będzie z Platformy, czy on będzie... No dlatego mówię, do ministra Paszyka, no w PiS był wczoraj, idziemy z panem ministrem, dusimy i wprowadzamy zmiany nie za rok, tylko za kwartał, czy za pół roku, idące w kierunku prawdziwego ryczałtu, obiecanego ryczałtu, braku tej całej biurokracji, wyliczania tych wszystkich miesięcznych deklaracji składania. Przecież wiesz, że teraz no w zasadzie chyba na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy sami prowadzą księgowość. Tak? Ja od lat prowadzę w tym kraju wyłącznie spółki, bo działalność gospodarcza moim skromnym zdaniem to jest samobójstwo na raty. Także ten temat w ogóle... Tak, tylko że kiedyś była sytuacja taka, że była książka przychodów i rozchodów, czy ryczałt, gdzie się tylko notowało przychody i samemu nie trzeba było iść do biur rachunkowych. A teraz po Polskim Ładzie, no nie policzysz sobie tej składki, bo to jest niezwykle skomplikowana sprawa, a już bardzo fajne wzory są na właśnie policzenie tego, czy możesz skorzystać z wakacji ZUS-owskich, bo tam trzeba te de minimis w tych wzorach sumowanych policzyć. No to też dla nas jest dodatkowy koszt. To myślę, że 150-200 zł mała firma musi zapłacić, więc teraz niech oni wprowadzą ten ryczałt, obiecali. I tak, koszty biurokratyczne nam spadają, małe firmy mają więcej czasu na działalność gospodarczą, no i będziemy wspierali i ministra Paszyka, i każdego innego polityka, który zechce do tego doprowadzić i niech politycy nie myślą, że my o tym wszystkich obietnicach zapomnimy. No nie da się, bo to są pieniądze, których nam brakuje. Tak? O zwolnieniach od pierwszego dnia. Nie zapomnimy. To pamiętajcie. Jeszcze też są wybory prezydenckie. Będziemy dusić do końca. No nawet i po wyborach prezydenckich będziemy was rozliczać. Później mamy wybory parlamentarne. Jeszcze chwilę później mamy samorządowe. Ten festiwal trwa. I tak jak oni nam nie odpuszczają, my też nie odpuścimy. Ja myślę, że żeby zamknąć to takim komunikatem dla tych, którzy nie prowadzą działalności, Polski Ład był tak łatwy, że nawet posłowie zaraz po jego wprowadzeniu mieli źle policzone wynagrodzenie. No tak, tak było. Tu już mówimy, o czym mowa. Adamie, gdzie można znaleźć informacje więcej na temat stowarzyszenia, na temat Rady Przedsiębiorców, na temat tego jakby całego projektu twojego nowego? No oczywiście w internecie mamy stronę internetową radaprzedsiębiorców.org, org jak organizacja, nie PL, tylko org. Tam są wszystkie informacje, zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy wierzą teraz w to, że jedyną szansą na uratowanie się w tej trudnej sytuacji jest wspólne działanie. Wejdź do Rady Przedsiębiorców, wejdź do naszego projektu, nie będziesz sam, będziesz miał wsparcie i twórzmy to szybko, bo czasu jest coraz mniej. Z każdym miesiącem też coraz mniej pieniędzy. Adam Abramowicz, dziękuję bardzo i do następnego razu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.